Na wieży Eiffla w Paryżu stoi mały, ale straszny kosmita i grozi zniszczeniem całego Paryża. Tu stoi mały, straszny kosmita. Wysokość wieży Eiffla to obecnie 324 metry. I widać na rysunku zaznaczoną wysokość razem z iglicą na górze z anteną. Tajny agent w Czerni stoi na ziemi w odległości 54 metry od osi wieży, i znowu odległość ta jest zaznaczona na rysunku i celuje w kosmitę zmiotacza laserowego. To on i celuje w tym kierunku. Pod jakim kątem powinien celować? Jeżeli to konieczne, zaokrąglij wynik do dwóch miejsc po przecinku. Jeżeli skonstruujemy na podstawie danych trójkąt prostokątny, wiadomo, że wieża stoi pionowo, czyli wysokość trójkąta to 324 metry, Zakładamy, że plac jest poziomy i że odległość 54 metry została zmierzona również w poziomie, czyli długość podstawy trójkąta prostokątnego to 54 metry. Tu na pewno jest kąt prosty. Pytanie o kąt celowania w kosmite to pytanie o miarę tego kąta. Nazwijmy go beta. I z punktu widzenia tego właśnie kąta mamy dane długości dwóch boków: boku leżącego naprzeciwko kąta beta i boku przyległego do kąta beta. Przy prostokątnej przyległej, bo przeciwprostokątna też jest przyległa do kąta beta. Jak się już może domyślacie, skorzystamy z funkcji trygonometrycznych. Jaka funkcja trygonometryczna, funkcja kąta ostrego w trójkącie prostokątnym, zawiera we wzorze długości boków przyległego, przy prostokątnej przyległej i boku leżącego naprzeciwko. Dla przypomnienia, rozpiszmy sobie wzory trzech podstawowych funkcji trygonometrycznych kąta ostrego w trójkącie prostokątnym, sinusa cosinusa, i tangensa. Chodzi o definicje oparte na zależnościach długości boków w trójkącie prostokątnym, bo istnieją też inne definicje funkcji trygonometrycznych, ale o tym w innych filmach. W związku z tym, że te wzory to definicje funkcji trygonometrycznych, to dobrze jest je znać na pamięć. Po kolei. Sinus to stosunek długości przyprostokątnej leżącej naprzeciw kąta przeciwległej do długości przeciwprostokątnej. Kosinus to stosunek długości przyprostokątnej przyległej do kąta do długości przeciwprostokątnej, i tangens to stosunek długości przyprostokątnej leżącej naprzeciw kąta do długości przyprostokątnej przyległej do kąta. No i wychodzi z definicji, że dane długości tych boków pasują do tangensa: długość przyprostokątnej przeciwległej do długości przyprostokątnej przyległej. Czyli możemy zapisać, że wartość tangensa kąta beta równa jest 324 metry przez 54 m. Metry. metry się skrócą, więc od razu możemy je pominąć. Wartość tangensa jest wartością niemianowaną, jest liczbą bez jednostki. No i jest to jakaś informacja, ale jak z tego równania wyznaczyć miarę kąta beta? Jaka musi być miara kąta beta, żeby tangens takiego kąta wynosił 324 przez 54? I żeby to obliczyć, na podstawie takiego równania musimy skorzystać z funkcji odwrotnej do tangensa, czyli z funkcji arcus tangens. Jeszcze uwaga techniczna. Arcus tangens jako funkcja odwrotna do tangensa czasem zapisywana jest w takiej postaci. Tangens do potęgi minus pierwszej. Można tak albo tak. To tylko dwa różne sposoby zapisu. Oznaczają dokładnie to samo. Jeżeli te dwie wartości są sobie równe, to arcus tangens każdej z tych wartości również jest taki sam. Czyli arkus tangens z tangensa beta równy jest arkus tangens z 324,54. Zanim wyznaczymy wartość beta, zastanówmy się, co oznacza w sensie praktycznym arkus tangens. Arkus tangens takiej liczby oznacza, że wartość tego całego wyrażenia to miara kąta, którego tangens wynosi 324 przez 54. Inaczej mówiąc, arkus tangens. Tangensa beta to beta. Albo jeszcze inaczej, na przykładzie tangens kąta, na przykład 45 stopni, to pewna liczba, w tym przypadku 1, a funkcja odwrotna, czyli arkus tangens, jest odwrotna, czyli arkus tangens z jedynki to 45 stopni. Wartości funkcji tangens to liczby, a wartości funkcji arkus tangens to miary kąta, na przykład w stopniach. Wyrażenie po lewej stronie to właśnie kąt. Na przykład w stopniach, którego tangens wynosi tangens beta, czyli wartość tego wyrażenia to beta. Równa się arkus tangens 324,54. Jeżeli jeszcze arkus tangens jest dla Was zagadką, to zapamiętajcie po prostu, że beta równe arkus tangens 324,54 oznacza, że tangens beta równy jest 324,54. Obliczmy to przy pomocy kalkulatora. Na tym kalkulatorze mamy akurat oznaczenie tangens do potęgi minus pierwszej, jak już wiecie, to inny sposób zapisu, ale oznacza to samo, co arkus tangens, z 324,54, w nawiasie, żeby kolejność działań była odpowiednia. Równa się i zaokrąglamy zgodnie z poleceniem do dwóch miejsc po przecinku 80,54. Beta równa jest 80 stopni i 54 setne stopnia. Jeżeli zdarzy Wam się podobna sytuacja w Paryżu, to celujcie pod kątem 80 i 54 stopnia.